Lubicie filmy grozy? Cierpnącą skórę na plecach i włos, który jeży się na głowie? A co powiecie na to, że niektóre thrillery i horrory są oparte na faktach? To dopiero mrozi krew w żyłach. Taka świadomość zmienia cały sposób odbioru dzieła, prawda? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 6 historii, które pojawiły się na dużym ekranie, a przy okazji wydarzyły się w rzeczywistości. Większość fanów thrillerów i horrorów z pewnością dobrze zna historię nawiedzonego domu w Amityville, który doczekał się wielu ekranizacji, reportaży, słuchowisk, a nawet książek. Na podstawie tej historii powstały takie filmy jak Amityville, Amityville, Przebudzenie, Horror Amityville i wiele innych. Dom przy Ocean Avenue 112 to właśnie tutaj w 1974 roku zostało zamordowanych w brutalny sposób 6 osób. Masowego mordu dokonał 23-letni Ronald Defoe Jr., ale to nie jest jeszcze to, co najmocniej przeraża. 13 miesięcy po zbrodni dom kupiła rodzina Lutzów, dała radę wytrzymać w nim jedynie przez 28 dni, ponieważ doświadczała paranormalnych aktywności i słyszała różne głosy, które kazały jej się wynosić. Drzwi wypadały z zawiasów, a szafki same się zatrzaskiwały. George Lutz, nabywca posiadłości, przyznał, że przez wiele dni nie był w stanie ogrzać domu, a dodatkowo w tajemniczy sposób budził się codziennie o 3:15 rano, czyli o godzinie, w których Defoe zamordował rodzinę. 2 miesiące po wyprowadzce Lutzów do domu weszła ekipa telewizyjna wraz z lokalnymi łowcami duchów. Stwierdzono, że w miejscu rzeczywiście może dochodzić do zjawisk paranormalnych. Po latach syn George'a Lutza, Daniel, przyznał, że jego ojciec interesował się okultyzmem i mógł sprowadzić do domu niebezpieczne i tajemnicze siły. Po tym, jak rodzina Lutzów opuściła dom, kolejni właściciele nie zgłaszali żadnych nietypowych zdarzeń. A wy jak sądzicie? Rzeczywiście coś ich nawiedziło? Z historią Amityville są powiązani także Ed i Lorraine Warren, których może kojarzyć każdy fan filmów grozy. To właśnie na podstawie badań i doświadczeń tej pary powstały tak niewiarygodne historie, jak te znane z filmów Annabelle czy Obecność. Niesamowite, a jednak prawdziwe, bo te historie nie powstały w głowach reżyserów, a zostały napisane na kanwie tego, co w rzeczywistości przeżyli Warrenowie. Zarówno Ed, jak i Lorraine już w dzieciństwie byli świadkami zjawisk paranormalnych. Ich drogi spotkały się i razem stworzyli parę najbardziej znanych demonologów i badaczy zjawisk paranormalnych. Historie, które przeżyli, to m.in. nawiedzenia poltergeista z Enfield, sprawa rodziny Peronów z Rhode Island, której dom stał na przeklętej przez wiedźmie ziemi, czy problemy opętań. Prowadzili także Muzeum Okultyzmu, w którym zbierali nawiedzone przedmioty, rzeczy służące wywoływaniu duchów, czy pamiątki związane ze sprawami. Czy wiecie, że wewnątrz można było zobaczyć autentyczną Annabelle? Co się z nią stało teraz? Tego nie do końca wiadomo. W 2009 roku zrobiło się głośno o sprawie nawiedzonego domu w Connecticut. Wszystko za sprawą thrillera Udręczeni, który jak się okazało jest oparty na faktach. W 1986 roku małżeństwo Snedekerów wraz z dziećmi przeprowadziło się do stanu Connecticut, by ułatwić leczenie nowotworu układu limfatycznego u jednego z synów Filipa. To właśnie on zaczął odczuwać w budynku nieprzyjemności, w tym doświadczał różnych wizji. Początkowo twierdzono, że zachowanie Filipa ma związek z leczeniem ziarnicy złośliwej. Po pewnym czasie także inni domownicy i odwiedzający zaczęli mieć nietypowe doznania. Patrząc po filmie Udręczeni,
Okazuje się, że dom nawiedziła demoniczna istota. Czy rzeczywiście tak było? Ciężko stwierdzić. Pewne jest, że budynek przed wprowadzeniem rodziny Snedekerów pełnił rolę domu pogrzebowego. Na terenie znajdował się także cmentarz, a samą sprawą zajmowali się wspomnieni wcześniej Warrenowie. To już daje jasne przesłanki, że chyba w tej historii coś jednak jest. Zodiak to amerykański thriller, w którym choć nie ma wątków nadprzyrodzonych, to historia potrafi zmrozić krew w żyłach. Wszystko dlatego, że historia opowiedziana w filmie oparta jest na faktach. Zodiak to seryjny morderca, który grasował na przełomie lat 60. i 70. w San Francisco. Posługiwał się logiem, trochę niczym Zorro, by naznaczać swoje ofiary. Przyznawał się do zamordowania 37 osób, przesyłał listy do prasy i zaszyfrowane wiadomości, które dziennikarze nie zawsze byli w stanie zrozumieć. Często dołączał także fragmenty ubrań swoich ofiar, które miały służyć jako dowody zbrodni. Do 2021 roku nikt nie był w stanie rozwiązać zagadki tego, kim jest Zodiak. Do tej pory prowadzone jest śledztwo, które ma rozwikłać, kto stoi za dziesiątkami seryjnych morderstw. Istnieje jednak grupa The Case Breakers w Stanach Zjednoczonych, która uważa, że zidentyfikowała człowieka, który był Zodiakiem. Czy rzeczywiście? Egzorcyzmy to zjawisko, któremu raczej trudno odmówić autentyczności. Podobno uczestnictwo w nich nawet jako widz zmienia człowieka na zawsze. Popularny film Egzorcyzmy Emily Rose to sama prawda. Cierpnie skórę. Historia przedstawiona w filmie jest oparta na życiu Annelise Michel, młodej Niemki, która pochodziła z bardzo religijnej rodziny. Rodzice zagorzali praktycy, którzy odrzucali m.in. drugi Sobór Watykański, często uczyli córkę różnych religijnych praktyk. Wszystko po to, by dziewczyna odpokutowała za grzechy. U Annelise zaczęły występować m.in. stany lękowe i ataki epilepsji. Często dziewczyna budziła się w nocy, wołając o pomoc. Jej stan pogarszał się, słyszała dziwne hałasy, wykrzykiwała nieznane słowa, a oczy przybierały ciemny i złowrogi kolor. Wpadła w depresję, miała halucynacje i omamy. Zdarzało się, że zjadała muchy, pająki, odgryzała głowy martwym ptakom, czy wchodziła pod stół i udawała psa. Lekarze nie umieli znaleźć przyczyn zachowania dziewczyny. Matka Annelise trzykrotnie prosiła duchownych o pomoc i odprawienie egzorcyzmów. Udało się w 1975 roku, a ksiądz i proboszcz, którzy przybyli do domu Michelów, od razu uznali, że mają do czynienia z opętaniem. Co nietypowe, egzorcyzmy nad Annelise odprawiono aż przez 10 miesięcy. W trakcie uznano, że ciało zamieszkuje 6 demonów. Dziewczyna zmarła dzień po ostatnim egzorcyzmie, gdy została rozgrzeszona przez księdza. To jednak nie koniec sprawy. Podobnie jak w filmie Egzorcyzmy Emily Rose, tutaj także doszło do procesu karnego w sprawie śmierci Annelise. Biegli nie wierzyli w opętanie, rodziców oraz duchownych skazano na 6 miesięcy pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Nie wiadomo, czy słusznie. Nie mamy co ukrywać, ale tematyka egzorcyzmów stanowi dobry materiał dla kina grozy. Nic więc dziwnego, że jest chętnie wykorzystywana. Czy znacie film Rytuał z 2011 roku, w którym główną rolę zagrał Anthony Hopkins? To historia, która została oparta na faktach, a konsultantem był ksiądz Gary Thomas, który jest obecnie proboszczem w Kalifornii i pracuje nadal przy egzorcyzmach. To właśnie jego przygody, pomijając kilka szczegółów, opowiada ten film.
Ojciec Gary trafił do watykańskiego seminarium i pracował z doświadczonym rzymskim egzorcystą ojcem Carmin. Co było trudne w tej współpracy? Fakt, że początkowo ojciec Gary był sceptyczny wobec opętań, po prostu w nie wierzył. Okazało się, że się mylił, a współpraca z najsłynniejszym egzorcystą świata zmieniła podejście duchownego. Ksiądz Thomas uczestniczył w 80 przypadkach opętań. Także klasyka wśród filmów grozy, czyli Egzorcysta z 1973 roku, jest historią, która nawiązuje do prawdziwych sytuacji, choć nie w 100%. W rzeczywistości w stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku przeprowadzono egzorcyzmy chłopca, w filmie główną rolę gra dziewczynka. Duchowni, którzy uczestniczą w obrzędach, często przyznają, że film wiernie odtwarza wypędzanie demonów. Jesteście fanami thrillerów i horrorów? Jeśli tak, to mamy nadzieję, że oglądaliście te, które są oparte na faktach. Jak się okazuje, czasem nawet najbardziej nieprawdopodobne historie mogły wydarzyć się naprawdę. Jesteśmy bardzo ciekawi, które filmy najbardziej przypadły Wam do gustu. A może jakiś nie wymieniliśmy? Podzielcie się z nami uwagami. Tymczasem żegnamy się z Wami i dziękujemy za dziś. Do usłyszenia kolejnym razem.